Bardzo się cieszymy, że jako AZS UG Futsal Ladies mieliśmy ten niebywały zaszczyt zaprezentować się przed dosyć dużą grupą trenerów i takiej mieszanki też trenerskiej, zarówno trenerów futsalowych, jak i trenerów trawiastych. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy taki element futsalowy, daliśmy złapać bakcyla futsalu i że daliśmy taki przyczynek, impuls do otwarcia głów, aby otworzyć się szerzej na inne odmiany piłki nożnej, między innymi na futsal. Serdecznie zapraszamy również do tego, żeby futsal promować, bo to piękna gra. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To była pierwsza okazja, żeby porozmawiać w moim wykonaniu o futsalu. Bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać o tej dyscyplinie, o tym, że jest to potrzebne, że wprowadza to taką nowość do programu szkolenia, że wprowadza to coś takiego, co zmienia trochę szkolenie piłki nożnej, wprowadza dużo ciekawych technicznych elementów i to, że w piłkę nożną można grać na różne rodzaje. Jedną z ich odmian jest też futsal, więc te rozmowy są zdecydowanie potrzebne. Im więcej będziemy o tym rozmawiać, tym więcej zyska nasze futsalowe środowisko. Myślę, że jest to bardzo duży krok dla futsalu i dla rozwoju tej dyscypliny, to, że zaczynamy o niej rozmawiać, zaczynamy kształcić właśnie też trenerów, ale też przyszłych zawodników, zawodniczki w tej dyscyplinie, bo zobaczycie, to przyniesie pozytywne efekty w przyszłości waszej, ale także waszych podopiecznych. Dziękuję bardzo za kolejną konferencję online. Około 200 trenerów, dzisiaj temat futsalowy, natomiast ja bardzo bym chciał, żeby ten temat był poruszany w każdej odmianie piłki nożnej, żeby wprowadzać futsal i w piłkę dziecięcą, i seniorską, czy bez względu na to, czy to są dziewczynki, czy to są dziewczyny, czy to są chłopcy, czy mężczyźni. Bardzo fajnie wyszło, dziękuję prelegentom i oczywiście zachęcam do szkolenia się, do kształcenia, bo to naprawdę ma sens i życzę powodzenia, do zobaczenia na kolejnych konferencjach.